Jest rzeczą ogólnie znaną, że uzdolnienia węchowe psów, a także łatwość ich tresury sprawia, że są one wykorzystywane do różnych celów, do wykrywania różnych substancji, bądź osób, bądź przedmiotów. Przykładowo wiemy, że psy są wykorzystywane do wykrywania narkotyków różnego typu, do wykrywania materiałów wybuchowych, do poszukiwania osób zasypanych w lawinach, w gruzowiskach, czy osób zaginionych, również do tropienia osób po śladach w łowiectwie, do tropienia zwierząt i tak dalej. Tych przykładów możemy wymienić bardzo wiele. Jednym z ciekawszych zadań, które psy mogą wykonywać, jest możliwość wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych. W literaturze medycznej pod koniec lat 90. w prestiżowych czasopismach, na przykład Lancet, ukazały się krótkie doniesienia na temat psów, które spontanicznie, nie uczone, nie tresowane, jakimś swoim dziwnym zachowaniem naprowadziły właściciela, czy właścicieli tych psów do pewnego wniosku, że coś być może się niedobrego dzieje na skórze, na właśnie u tych ludzi. Okazało się, że osoby te miały takie znamiona na skórze, między innymi na skórze nogi. Ten przypadek właśnie był szczegółowo opisany. I pies w pewnym momencie, znaczy od pewnego okresu, zaczął się bardzo interesować tym miejscem, obwąchując je, właściwie bez przerwy wylizując, czy nawet próbował wygryźć przez odzież, i wzbudziło to jakieś takie zdziwienie tego właściciela, który w końcu zwrócił się z tą sprawą do lekarza i no, bardziej szczegółowe badanie medyczne wykazało, że jest to czerniak skóry, czyli złośliwy nowotwór. Następnie ta osoba została poddana operacyjnemu usunięciu tego czerniaka i się okazało, że po zagojeniu tej rany pies się przestał interesować tym miejscem właśnie na nodze, konkretnie swojego właściciela. Potem się okazało, jak zaczęto badać i zbierać takie przypadki jeszcze bardziej szczegółowo, się okazało, że co najmniej z 8, nawet do 10 tego typu przypadków w Wielkiej Brytanii stwierdzono, które tam nie zostały już tak bardzo szczegółowo opisane. W każdym razie potwierdziły to, że psy są w stanie wykryć jakiś, bo nie wiemy dokładnie jaki, ale zapach związany z nowotworem. Te doniesienia, a także pewne pilotażowe eksperymenty w Stanach Zjednoczonych, tym razem dotyczące raka płuc, naprowadziły nas na taki pewien pomysł, żeby wyszkolić grupę psów już specjalnie, właśnie nie chodziło tu o jakieś spontaniczne wykrywanie, tylko u psów, wyszkolić grupę psów, które by w sposób już systematyczny potrafiły właśnie w jakiś sposób wykrywać nowotwory na podstawie markerów zapachowych. Chodziło nam również tutaj o to, żeby procedurę tego wykrywania, to znaczy wąchania, oddzielić od żywego pacjenta, dlatego że gdybyśmy to robili na większą skalę, to występują oczywiście pewne problemy, chociażby tego typu, że niektóre osoby po prostu mają jakiś naturalny lęk przed psem, albo inne z kolei osoby próbują jakoś nawiązać kontakt z tym psem i wtedy się tworzy swoista taka interakcja człowiek-zwierzę, która mogłaby po prostu zaciemniać te wyniki i utrudniać jakąkolwiek analizę statystyczną. Także nasz pomysł polegał na tym, żeby tą procedurę pobierania próbek zapachowych oddzielić od procedury testowania z psami i żeby to było można robić na większej grupie psów i potem poddać jakiejś analizie statystycznej. Dla przeprowadzenia tego eksperymentu otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, który w tej chwili realizujemy. Także mogę się tutaj podzielić już pewnymi wstępnymi rezultatami.
Żeby, proszę Państwa, uświadomić, jaka jest ranga tego problemu, może podam tutaj pewne dane statystyczne dotyczące zachorowalności na dwie formy raka. Rak płuca. W Polsce rocznie zachorowuje no mniej więcej 17 tysięcy, a obecnie nawet przekracza ta liczba 20 tysięcy, w tym prawie 19 tysięcy zgonów rocznie. Jeżeli chodzi o raka piersi, to tutaj mamy rocznie już w tej chwili prawie 5 tysięcy zgonów, które stanowią 52% czy około 52% nowych zachorowań. Oczywiście te statystyki można by tutaj jeszcze bardziej uszczegółowić, ale chciałem tylko Państwu uświadomić, że jest to bardzo istotny problem. I bardzo ważną sprawą jest właśnie diagnostyka i to możliwie wczesna diagnostyka. Wiemy, że z diagnostyką są w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju duże kłopoty, dlatego że po pierwsze kwestia wyposażenia odpowiedniego, a po drugie uświadomienia ludziom, żeby systematycznie poddawali się właśnie takim badaniom diagnostycznym. Wiemy, że wczesne wykrycie w początkowych stadiach choroby nowotworowej znacznie zwiększa szanse skutecznej terapii. Poza tym jest szereg osób już wyleczonych z właśnie choroby nowotworowej, u których mogą występować pewne nawroty czy pewne przerzuty i również tutaj systematyczna kontrola, systematyczna diagnostyka jest bardzo ważna. Nasze badania zmierzają w kierunku znalezienia prostej, taniej metody tak zwanej przesiewowej, czyli jakby przedmedycznej. My nie jesteśmy tutaj lekarzami, nie prowadzimy diagnozy w sensie medycznym, tylko po prostu badania przesiewowe. Nasza idea byłaby taka, żeby wyszkolić właśnie grupę psów, która w możliwie wczesnym stadium potrafiłaby zasygnalizować początki powstawania choroby nowotworowej i wtedy taką osobę można by ewentualnie poinformować, żeby poddała się bardziej dokładnym, szczegółowym badaniom medycznym. Jeżeli chodzi o pewne podstawy teoretyczne, to mówimy tutaj o pobieraniu próbek właśnie w naszym przypadku z oddechu, z powietrza wydychanego przez ludzi. I tutaj są już pewne dane, pewne wyniki badań bardziej szczegółowych, wykonanych przy pomocy chromatografii gazowej i spektrometrii masowej, które potwierdzają, że istnieje szereg markerów zapachowych właśnie w powietrzu wydychanym przez osoby chore na choroby nowotworowe. Chodzi tutaj głównie o takie produkty jak alkany, metylowane alkany czy pochodne benzenu, czyli krótko mówiąc węglowodory alifatyczne. I na przykład Philips i współpracownicy właśnie przy pomocy chromatografii gazowej podali tutaj nawet 22 takie substancje charakterystyczne dla raka płuc i główne substancje charakterystyczne właśnie dla raka piersi. Produkty te powstają właśnie w tych tkankach zmienionych nowotworowo, gdzie zachodzą procesy utleniania, procesy peroksydacji błon komórkowych i powstają właśnie z tych błon komórkowych, z cytoplazmy, właśnie te wymienione tutaj związki, głównie właśnie alkany i ich pochodne. Inne tutaj analizy pokazują, że profil tych substancji wyraźnie się różni u osób zdrowych, u osób, które cierpią na raka piersi i u pacjentów, czy u pacjentek właściwie, których wyniki pierwszych badań diagnostycznych były pozytywne, natomiast te ostateczne wyniki, czyli biopsji, wypadły negatywnie, bo trzeba tutaj powiedzieć, że właśnie jednym z problemów w diagnostyce chorób nowotworowych jest to, że niektóre metody, przypuśćmy tomografia komputerowa, jakby zawyża ten wskaźnik diagnostyczny, czyli jest tam szereg rezultatów tak zwanych fałszywie pozytywnych, które potem przy biopsji się okazuje, że nie zostają potwierdzone. W związku z tym, a z kolei inne metody, jak na przykład prześwietlenia promieniami rentgenowskimi,
jakby zaniżają tą diagnozę. Szereg wypadków nie wykrywają. I gdzieś właśnie pomiędzy tymi fałszywymi, pozytywnymi wynikami tomografii komputerowej, a stosunkowo niską czułością prześwietleń, właśnie szereg pacjentów, że tak powiem, umyka tutaj tej diagnozie i naszym celem byłoby tutaj właśnie sprawdzić, czy być może właśnie psy i ich uzdolnienia węchowe byłyby tutaj pomocne. Mówiąc o wykrywaniu zapachu, jakiegokolwiek zapachu przez psy, musimy tutaj powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie oczywiście określić, jaki rodzaj substancji pies wykrywa. Pies pracuje na zasadzie tak zwanej czarnej skrzynki, do której wchodzą pewne impulsy węchowe i wychodzi z drugiej strony, że tak powiem, reakcja psa w postaci jego charakterystycznego właśnie zachowania, wyuczonego. Jeżeli chodzi o pewne ogólne uwagi dotyczące biodetekcji zapachu z wykorzystaniem psów, to musimy sobie uświadomić, co to jest zapach w ogóle. Zapachem tutaj nazywamy różnego rodzaju molekuły, które pobudzają organ węchu. Taka jest w naszych badaniach definicja zapachu. Innym takim uwarunkowaniem jest to, że chemiczna identyczność dwóch materiałów nie zawsze oznacza ich identyczność zapachową. Krótko mówiąc, na przykład substancje, te same substancje chemiczne, będące w różnym stężeniu, mogą nieco inaczej albo nawet zupełnie inaczej pachnąć. Mamy tutaj szereg przykładów, na przykład wydzielina gruczołów lisa w dużym stężeniu dla człowieka, w odbiorze człowieka jest zapachem bardzo nieprzyjemnym. Natomiast w bardzo małym stężeniu jest zapachem przyjemnym, przypominającym zapach fiołków. Jest to ta sama właściwie substancja chemiczna, ale w zależności od rodzaju, od wielkości stężenia wywołuje różne wrażenia węchowe. Być może to samo zjawisko występuje właśnie u psów. Innym uwarunkowaniem jest to, że większość materiałów zapachowych, na których psy są trenowane i później pracują, zawiera różnego rodzaju molekuły. Są to nie tylko molekuły jednej substancji, ale wielu substancji, które dostały się tam bądź przypadkowo, bądź na przykład zapach tego samego nośnika, na który ta próbka jest pobierana, również tutaj stwarza pewne problemy i może być przez organ węchu rejestrowana. Następnym uwarunkowaniem jest to, o czym już w zasadzie wspomniałem, że różnice ilościowe w zapachu, czyli intensywność zapachu, mogą być przez psy odbierane jako różnice jakościowe. I musimy to w tresurze psów i w ich pracy oczywiście uwzględniać. Następnym uwarunkowaniem jest to, że odbierane wrażenia zapachowe przez psy mogą być sygnalizowane przez pewne wyuczone reakcje. Chodzi tutaj o tak zwane warunkowanie instrumentalne, gdzie pies za wykonanie określonej reakcji dostaje nagrodę i po pewnym czasie, po pewnym treningu wytwarza się u niego tak zwany odruch instrumentalny, że właśnie za wykonanie tego zadania, poprawne wykonanie, dostaje nagrodę. Oczywiście można by tutaj jeszcze, to znaczy mówimy tu w tym przypadku o tak zwanym wzmocnieniu pozytywnym, może być jeszcze wzmocnienie negatywne, czyli po prostu pies nie dostaje nagrody, w takim przypadku łagodniejszym, a w przypadku bardziej jakimś drastycznym może być jakoś tam skarcony, bądź o ukaraniu raczej nie możemy mówić, bo chodzi o to, żeby tych psów nie zniechęcić w ogóle do pracy. Jest to bardzo ważny element tresurowy. Rozważając sprawę próbek zapachowych nie od strony chemicznej, bo nie jest to naszym celem, ale od strony tak zwanej osmologii, czyli tej nauki o zapachu w powiązaniu właśnie z tym zachowaniem psów przy wykrywaniu, możemy tutaj mówić o różnych komponentach wchodzących w skład próbki zapachowej pobranej od człowieka. Pierwszym komponentem jest to indywidualny komponent danej osoby, który
prawdopodobnie, bo tego jeszcze właściwie nie udowodniono naukowo, jest niepowtarzalny i genetycznie uwarunkowany. Jest to ten komponent, na którym opiera się zasada indywidualnej identyfikacji osoby na podstawie zapachu. Ten komponent zapachowy spełniać powinien dwa takie warunki, to znaczy powinien być niezmienny w ciągu życia osobnika i nieusuwalny. Spełnienie właśnie tych warunków sprawia, że możemy mówić właśnie o identyfikacji osoby na podstawie zapachu wydzielanego przez tą osobę. Drugim komponentem jest tak zwany komponent wewnątrzpochodny, który zależy od stanu fizjologicznego, patologicznego, stosowanej terapii, metabolizmu, rodzaju spożywanego pożywienia, używek itd. I jest to właśnie ten komponent, który w naszym przypadku, w przypadku naszych badań, na który zwracamy szczególną uwagę. Czyli psy tresowane w naszym projekcie powinny nie zwracać uwagi na ten pierwszy komponent indywidualny człowieka, tylko na jeden hipotetyczny, oczywiście wspólny komponent choroby, zapachowy choroby nowotworowej, który nazywamy tym markerem właśnie zapachowym. Oczywiście tutaj musimy brać pod uwagę te inne elementy, które mogą nadawać jakiś charakterystyczny zapach tej próbce, a mianowicie chociażby zapach, który powstaje u osób upalaczy tytoniu, po wieloletnich, prawda, palaczy, którzy przez całe życie palą. Ich oddech oczywiście jest, zapach oddechu jest bardzo zmieniony i tutaj musimy te psy tak wytresować, żeby one nie zwracały uwagi na ten zapach tytoniu palonego. Innym komponentem, który również odgrywa pewną rolę, jest tak zwany komponent zewnątrzpochodny, który z kolei zależy od wszelkich substancji, które są nanoszone na powierzchnię ciała, no zwłaszcza tu chodzi o kosmetyki, o zapach, przypuśćmy, odzieży, czy zapach powstający przez kontakt z innymi osobami, chociażby podczas przywitania się, podania ręki, prawda, czy ze zwierzętami poprzez dotyk. Również tutaj tego rodzaju molekuły mogą być naniesione na tą próbkę, którą potem pies, na której pies pracuje, i chodzi o to, żeby ten pies nie został wprowadzony w błąd właśnie przez ten komponent zewnątrzpochodny. No i wreszcie czwartym komponentem w tym modelu takim teoretycznym możemy tutaj mówić o tak zwanym zapachu tła, czyli już zapach tego nośnika, przyjmijmy tej tubki zapachowej, czy pochłaniacza, na który ten zapach jest pobierany, pojemnika, czy nawet zapach pomieszczenia, w którym ta próbka jest pobierana. Z naszych takich ludzkich wrażeń no wiemy, że przypuśćmy szpital czy przychodnia ma swój charakterystyczny zapach, inny zapach ma na przykład drogeria, inny zapach ma warsztat samochodowy i tak dalej. Każde pomieszczenie ma swój charakterystyczny zapach, który podczas pobierania próbki może dostawać się na ten nośnik i również stwarzać pewne zakłócenia, jeżeli chodzi o rozpoznawanie przez psy. Jeżeli chodzi o założenia już konkretnie dotyczące podstaw wykrywania tych markerów zapachowych chorób nowotworowych, to tutaj zakładamy, że tkanka nowotworowa emituje specyficzny zapach. Oczywiście są to założenia teoretyczne, wsparte tymi badaniami Philipsa właśnie przy pomocy chromatografii gazowej i spektrometrii wasowej, który udowodnił, że można się spodziewać, że coś takiego istnieje jak specyficzny zapach właśnie tkanki nowotworowej. Drugim założeniem teoretycznym jest takie, że zapach tej tkanki nowotworowej jest niezmienny w czasie i identyczny lub zbliżony we wszystkich stadiach choroby i u różnych pacjentów. Chodzi o to, że my w tej tresurze musimy mieć tak zwane próbki wzorcowe, żeby tego psa zacząć szkolić, żeby pokazać mu, czy po prostu nauczyć go, co on ma konkretnie wykrywać. I tutaj posługujemy się oczywiście, współpracujemy z Centrum Onkologii między innymi, z kilkoma szpitalami w Warszawie, gdzie lekarze
pozyskują dla nas te próbki zapachowe od pacjentów już z potwierdzoną chorobą nowotworową. Są to pacjenci będący w różnych stadiach tej choroby nowotworowej. Naszym zadaniem nie jest oczywiście potwierdzenie już dokonanej diagnozy medycznej, ale wyszkolenie psów, które by potrafiły wykrywać te markery nowotworowe dużo wcześniej. Dlatego w naszych teoretycznych założeniach przyjmujemy, oczywiście jest to hipoteza, że ten zapach nowotworowy powinien być w miarę zbliżony w różnych stadiach choroby. Chodzi o to, żeby właśnie ten pies wyuczony wykrywania właśnie już u pacjentów z zaawansowanym stadium na przykład, żeby potrafił również wykryć wczesne stadia. Czy tak jest faktycznie, to my w tej chwili jeszcze nie wiemy, dopiero po dłuższych badaniach będziemy mogli ewentualnie to potwierdzić. Trzecim założeniem jest to, że psy są w stanie ten zapach rozpoznać, zidentyfikować, zapamiętać go, bo chodzi tutaj o tak zwaną pamięć węchową, która powoduje, że ten pies ma utrwalony w pamięci właśnie ten zapach, który jest pobrany na specjalny nośnik. Następnym założeniem jest to, że wykrycie tego zapachu jest sygnalizowane w jednoznaczny sposób, możliwy do odczytania, do stwierdzenia przez właściwie każdego człowieka. Nie musi to być ktoś, kto jest specjalnie tutaj wyuczony czy poddany jakiejś tutaj szczególnej edukacji, tylko powinien być to taki sposób sygnalizowania, który jest jasny w zasadzie dla każdego obserwatora. No i wreszcie procedura wykrywania tego zapachu przez psy powinna być powtarzalna, dająca się kontrolować. Powinna być to taka procedura, którą można przeprowadzić w warunkach takich ściśle kontrolowanych, dająca wyniki przydatne do analizy statystycznej. Jest to bardzo ważne założenie, dlatego że w przypadku tych wczesnych doniesień, o których wspominałem, tam w zasadzie zastosowanie jakichkolwiek metod statystycznych było prawie że niemożliwe, ponieważ to było spontaniczne zachowanie psa i nie wiadomo na przykład, jak ten pies by się zachowywał w stosunku do innych osób, nieznanych sobie, albo czy ile było takich psów na przykład, których właściciele chorowali na choroby nowotworowe, a te psy w żaden sposób nie wskazywały tego. Są to oczywiście pytania, które na które nie można odpowiedzieć właśnie bez jakiegoś ścisłego eksperymentu, który my tutaj prowadzimy. Proszę Państwa, ja w tej chwili może jeszcze przeanalizuję, jakie są możliwości pomyłek robionych przez psa podczas wykrywania zapachu. Otóż, jak powiedziałem, psy pracują tutaj na zasadzie takiej czarnej skrzynki. To znaczy, my dokładnie nie wiemy i prawdopodobnie nie tak łatwo będzie dowiedzieć się, jakie konkretnie substancje chemiczne pies wykrywa, czym się kieruje. My tylko tutaj możemy snuć pewne hipotezy i na przykład śledząc drogę tych procedurę, powiedzmy, wykrywania, to co się dzieje w organizmie psa, w jego układzie nerwowym, zacząć możemy od tego, że pies odbiera pewne sygnały węchowe płynące ze środowiska, to znaczy konkretnie przy wąchaniu tej próbki zapachowej. Te molekuły zapachowe wchodzą w kontakt z receptorami węchowymi, następnie następuje reakcja fizykochemiczna, wytwarzany jest impuls przewodzony przez neuron, który z kolei dostaje się do mózgowia. Taka w dużym skrócie jest droga od sygnału zapachowego odbieranego ze środowiska do reakcji psa. I na każdym z tych etapów mogą wystąpić pewne zakłócenia, które powodują, że ta reakcja zwierzęcia będzie jakaś nieadekwatna bądź błędna. Otóż na pierwszym etapie molekuły zapachowe mogą nie osiągnąć kontaktu z receptorem. Może być tych molekuł za mało. Przypuśćmy, pies może niezbyt dokładnie powąchać tą próbkę. I co powoduje, że po prostu te molekuły
nie zostaną odebrane we właściwy sposób przez organ węchu psa. Następnym problemem może być to, że może być brak receptorów dla danego rodzaju molekuł. Nie wchodząc tutaj w szczegóły odbioru tych wrażeń węchowych, szczegóły fizjologiczne, musimy tutaj powiedzieć, że istnieje pewna specjalizacja tych receptorów węchowych, która powoduje, że dla niektórych molekuł na przykład może być receptorów mało albo może w ogóle nie być i zwierzę, w tym przypadku pies, w stosunku do niektórych substancji może mieć węch wielokrotnie, nawet powiedzmy ponad milion razy czulszy niż zmysł węchu człowieka, natomiast w stosunku do innych substancji może tylko niewiele bardziej mieć ten węch lepszy niż człowiek. Zależy to właśnie od rodzaju tych receptorów, które są wyspecjalizowane jakby do odbierania różnych molekuł zapachowych. Jeżeli chodzi o tą reakcję fizykochemiczną w neuronie, tutaj może wystąpić po prostu brak takiej reakcji i wtedy nie powstają te impulsy i molekuły właśnie zarejestrowane przez receptory mogą po prostu nie wywołać tej reakcji i końcowej reakcji psa w postaci zachowania danego już nie mamy, bo po prostu nastąpiło przerwanie tej drogi właśnie do mózgu. Na kolejnym etapie zakłócenia mogą być takie, że po prostu te neurony nie funkcjonują we właściwy sposób i te impulsy, które powstały, nie dotarły w sumie do mózgu. No i wreszcie już na etapie mózgowia może się zdarzyć, że mózg w jakiś sposób nieprawidłowo zinterpretuje te sygnały, które dotarły. I tutaj również może być to powodem jakiejś nieadekwatnej lub błędnej reakcji psa. Jak widzimy, możliwości od strony fizjologicznej popełnienia błędu bądź niedokładności właśnie przez psa w trakcie wykrywania różnego rodzaju zapachów jest sporo i co powoduje, że w zasadzie trudno jest mówić o jakiejś stuprocentowej wykrywalności zapachu przez psy. Tutaj trzeba powiedzieć, że praktycy czy miłośnicy psów wielokrotnie przeceniają możliwości detekcji zapachu przez psy, dlatego że w warunkach kontrolowanych eksperymentu jakiegoś bardziej ścisłego, okazuje się, że psy bardzo często po prostu popełniają błędy. Nawiązując do naturalnych zachowań psów w warunkach takich, kiedy muszą same sobie zdobyć na przykład pożywienie czy upolować jakieś zwierzę, to bardziej ścisłe takie obserwacje właśnie ekologiczne czy etologiczne wykazują, że szansa sukcesu w znalezieniu zwierzyny czy wytropieniu zwierzyny w warunkach naturalnych to sięga około 10%. Także wiele razy pies w warunkach naturalnych musi się pomylić czy błędnie, powiedzmy, wykonać pewne zachowania, żeby w końcu zdobyć ten pokarm czy upolować tą zwierzynę. Więc nigdy tutaj nie możemy mówić o jakiejś stuprocentowej wykrywalności zapachu przez psy.